To jest akcja z jednej strony upamiętniająca Światowe Dni Młodzieży, a z drugiej strony taka akcja też uświadamiająca takie ekologiczne podejście do zieleni w mieście. To jest przypomnienie tego, co było rok temu, właśnie kiedy pan dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej poszedł do papieża Franciszka na zakończenie Światowych Dni Młodzieży z prośbą o pobłogosławienie tych nasion, które dzisiaj siejemy na chwałę Pana, ale także dla pożytku człowieka. Nasion, które poświęcił Ojciec Święty, było 5 kg, co pozwala na założenie kilkunastu arów. Tutaj mamy około 6 arów, więc jeszcze z nasion, które nam pozostaną po sianiu, będziemy chcieli założyć łąkę kwietną na Błoniach. Wszyscy ludzie tędy przechodzą. Praktycznie ktokolwiek przyjedzie z turystów, to idzie na Wawel. Albo jednym, albo drugim wejściem, ale zwłaszcza tutaj, tym bardziej, że to jest końcówka traktu królewskiego. Myślę, że ciężko w Krakowie znaleźć kawałek trawnika lepiej położony niż właśnie ten trawnik, który jest na skrzyżowaniu Bernardyjskiej i Świętego Idziego, z pięknym widokiem. Zobaczymy. Myślę, że mieszkańcom się to bardzo spodoba.